Cześć, tu Sandra, witam Was na kanale Study English Online w kolejnym filmiku. O czym dziś? Bardzo często pytacie mnie o to, jaki kurs na poziomie podstawowym mogę Wam polecić, bo piszecie do mnie, że chcielibyście zacząć się uczyć, że chcielibyście uczyć się samemu, od czego zacząć. I tak naprawdę osobie, która dopiero zaczyna uczyć się, ciężko będzie samemu wybierać materiały, szukać tych materiałów, uczyć się tego, co jest potrzebne, bo nie jesteście w stanie sami określić, czego należy się uczyć i w jakiej kolejności. Dlatego warto jest zainwestować w jakiś gotowy kurs czy podręcznik. I dzisiaj dwa takie właśnie kursy chciałabym Wam pokazać. Oba kursy są to kursy wydawnictwa Edgar. Jeden to angielski nie gryzie dla początkujących i drugi angielski kurs podstawowy, jest to też angielski dla początkujących. Tutaj z tyłu jest dopisek dla zabieganych. Opowiem Wam teraz o nich, jak one wyglądają i dlaczego Wam je polecam. I od razu taka informacja, jeżeli jesteście na poziomie zupełnie początkującym, dopiero Wasza przygoda z angielskim się zaczyna, albo chcecie od podstaw, zupełnie od podstaw zacząć się uczyć, to polecam ten kurs. Dlaczego, wyjaśnię Wam potem, ale ten będzie dla takich osób lepszy. Zdecydowanie lepszy właśnie dla osób, które uczą się od podstaw. Jak on wygląda? Książeczka z płytą, która znajduje się z tyłu. Jest ładna, kolorowa, rozmiar taki dosyć przyjemny, nie jest za duży, nie jest też za gruba, nie jest za ciężka, więc wszędzie możemy ją ze sobą zabrać, poćwiczyć w, nie wiem, w tramwaju, w pociągu, w autobusie, w drodze do pracy czy szkoły. I tutaj jak on wygląda? Jest podzielony na 14 rozdziałów. Z tyłu znajdziecie słowniczek, znajdziecie listę czasowników nieregularnych, znajdziecie też odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń, także książeczka ma klucz, możecie sobie sprawdzić, czy wykonujecie ćwiczenia poprawnie. Płyka z nagraniami sprawi, że będziecie mogli nie tylko odsłuchiwać sobie na przykład dialogi, które są nagrane, ale przede wszystkim też powtarzać słówka, które tutaj są nagrane i wypisane w listach ze słówkami na początku każdego rozdziału. Pierwsze trzy rozdziały to są takie rozdziały jak alfabet, liczby i takie podstawowe zwroty, typu jak masz na imię, skąd jesteś, mówienie właśnie o sobie, takich podstawowych rzeczy. Więc tak jak mówiłam, to są takie wyrażenia, które na pewno osobom początkującym się przydadzą. Dalej słownictwo jest podzielone już tematycznie, czyli człowiek, rodzina, praca, szkoła, zakupy. Odpowiada to też temu podziałowi, który mamy, podziałowi tematycznemu słownictwa na poziomie A1, A2. I jak te rozdziały są zbudowane? Każdy rozdział zaczyna się od mini dialogu. Mini dialogi są przetłumaczone na język polski, dzięki czemu nawet jeżeli jesteście dopiero początkujący i uczycie się sami, będziecie w stanie je zrozumieć, ponieważ angielski nie jest przetłumaczalny na język polski dosłownie w 100% przypadków. Już przy prostym powiedzeniu, ile mamy lat, mówimy I am 32 years old, a nie I have, tak jak mówimy po polsku. Tak samo jak pytamy how old are you, nie pytamy ile, tylko how old are you, nie pytamy właśnie ile masz lat, nie pojawia się tam słowo years, tylko how old are you, co po przetłumaczeniu może wydać się dosyć dziwne, gdybyśmy tak brali każde słowo i sprawdzali je w słowniku, a potem próbowali złożyć to, brzydko mówiąc, do kupy w jedno zdanie. Więc mini dialogi z tłumaczeniem i oczywiście z nagraniem. Potem zasygnalizowana jest gramatyka, z którą będziemy mieć w danym rozdziale styczność. Jest ona tak bardzo w pigułce, zresztą tak to jest określone, gramatyka w pigułce opowiedziana. Później będzie zawsze lista ze słówkami i wyrażeniami. One są również nagrane i warto, zachęcam Was gorąco do korzystania z tych nagrań, żebyście od razu uczyli się poprawnej wymowy słów, nie tylko tego, jak one wyglądają napisane. I później przechodzimy już do ćwiczeń. Ćwiczymy słówka, jest tych ćwiczeń sporo, są różnorodne. Dalej jest omówiona już szerzej gramatyka, która w danym rozdziale będzie do opanowania. I ćwiczenia gramatyczne. Każdy rozdział kończy się takim jednostronicowym testem pod tytułem Sprawdźcie, gdzie możecie sprawdzić, ile udało Wam się zapamiętać. Więc tak wygląda ten kurs.
Tutaj nie znajdziecie czegoś takiego jak typowe zadania z czytania ze zrozumieniem, czy rozumienia ze słuchu. Tutaj macie te dialogi, wykonujecie do nich jakieś zadania, dialogi są bardzo króciutkie, więc tego nie znajdziecie. Fajne jest to, że w pierwszym rozdziale omówiony jest alfabet, jest bardzo dużo wskazówek dotyczących wymowy, ponieważ ta wymowa w języku angielskim jest trudna. Zupełnie inaczej piszemy słowo, zupełnie inaczej je wymawiamy. Także to jest na pewno bardzo przydatne. I tak jak wspomniałam, ten kurs polecam osobom, które dopiero zaczynają. To jest taki właśnie poziom A1. Tutaj znajdziecie podstawowe słownictwo, najczęściej używane zwroty, to, co jest potrzebne na początku i te zagadnienia gramatyczne, które są na początku potrzebne. Dlaczego takim osobom polecam angielski nie gryzie, a nie angielski kurs podstawowy? Ponieważ tutaj bardziej przykładamy wagę do ćwiczenia tych sprawności językowych, czyli słuchanie, mówienie i czytanie. Ten kurs zawiera książkę i zawiera płyty. Dwie płyty z nagraniami i płyta z programem komputerowym, w którym możecie wykonywać różne ćwiczenia i ćwiczyć, trenować słówka. Bardzo fajną opcją jest to, że możecie tworzyć własne nagrania, własne listy ze słówkami, które potem zapisujecie w postaci MP3, wrzucacie na telefon i możecie na przykład zabierać ze sobą do szkoły, pracy, na siłownię, jak idziecie pobiegać, i te słówka cały czas gdzieś tam w uszach będziecie mieli, będziecie mogli je powtarzać. Ale do rzeczy, jak wygląda ten kurs? On również jest podzielony na rozdziały. Książeczka mniejsza, na pewno łatwiejsza też do zabrania. Mniej kolorowa, więc wizualnie na pewno angielski nie gryzie, wygrywa. Ale tak jak powiedziałam, tutaj ćwiczymy już konkretne rzeczy. Słownictwo też jest podzielone tematycznie, ale te rozdziały są troszeczkę inne. Jest tutaj dużo słów, których nie znajdziecie w angielski nie gryzie. Są to takie sytuacje, na przykład wypadki, nagłe sytuacje, czy pytanie o drogę w mieście, gdzie już ta wiedza, którą zdobyliście w poprzednim kursie, będzie potrzebna. I każdy rozdział podzielony jest na 3 lekcje. Pierwsza lekcja to są słówka i wyrażenia do danego rozdziału przypisane. Znowu słuchacie, wykonujecie polecenia i ćwiczycie sobie te słówka. W lekcji drugiej mamy gramatykę, mamy wyrażenia, mamy też takie mini dialogi, które są również przetłumaczone na język polski. I właśnie w tej drugiej lekcji jest gramatyka, jest ona wyjaśniona, są ćwiczenia gramatyczne, jest dużo ćwiczeń, w tym angielski kurs podstawowy, które polegają na przetłumaczeniu zdań, przetłumaczeniu krótkiego tekstu, co jest bardzo przydatne i jest właśnie wykorzystaniem już tego, czego nauczyliście się w poprzednim kursie. Dlatego ja właśnie polecałabym Wam ten jako kontynuację do angielski nie gryzie. I dalej trzecia lekcja to są już teksty do czytania. Pierwszy tekst jest bardzo ciekawy w każdej trzeciej lekcji, w każdym rozdziale, ponieważ jest to tekst po polsku, ale zawiera angielskie słowa. One są pogrubione, są wypisane pod spodem, wyjaśnione. Możecie dzięki temu próbować nauczyć się wnioskować z kontekstu. Oczywiście nie z każdym słowem się uda, ale wyrabiać właśnie sobie taką umiejętność wnioskowania z kontekstu, co dane słowo znaczy. Kolejną rzeczą, jaką w tym kursie znajdziemy dalej, to też w tej lekcji trzeciej już tekst całkowicie po angielsku, również z nagraniem, do przeczytania i do tego takie typowe zadania zrozumienia tekstu czytanego. Po każdym rozdziale mamy oczywiście sprawdź się, a po każdych czterech kolejnych rozdziałach jest krótszy test. Na koniec całego kursu jest test podsumowujący, coś czego nie było w angielski nie gryzie. Oczywiście na końcu znajdziecie słowniczek, gramatykę wyjaśnioną, listy ze słówkami i klucz odpowiedzi do wszystkich zadań. Tak jak wspomniałam, angielski kurs podstawowy będzie świetną kontynuacją dla angielski nie gryzie lub będzie on świetną opcją dla tych osób, które już troszeczkę angielski znają. Bo naprawdę, jeżeli chcecie zacząć uczyć się od podstaw, z tym będziecie mieli, no nie że pod górkę, ale będzie to duże wyzwanie. Ja uważam, że nie ma sensu sobie utrudniać i rzucać się od razu na głęboką wodę. Lepiej zrobić to małymi kroczkami, bo ta nauka będzie dla Was dużo przyjemniejsza. Oba mają nagrania, ten ma dodatkowo program komputerowy, oba mają słowniczki, także oba mają klucz odpowiedzi, więc te rzeczy, które są najbardziej potrzebne w tego typu kursach, są. Ten dla osób, które są zupełnie początkujące, angielski nie gryzie, natomiast kurs podstawowy dla zabieganych, jeżeli już jesteście na troszeczkę wyższym poziomie, ciągle początkującym, ale jednak to będzie już bardziej A2 niż A1, ponieważ z tego typu tekstami, całymi już tekstami po angielsku, trudniej Wam będzie
sobie poradzić, jeżeli dopiero zaczynacie naukę. Z czystym sumieniem oba mogę Wam polecić, są bardzo ciekawie zrobione, każdy ćwiczy inne sprawności, inne umiejętności, więc to nie jest tak, że nawet jeżeli kupicie sobie dwa, to tak naprawdę jeden będzie powtórką drugiego. Absolutnie nie. Możecie właśnie zacząć od angielski nie gryzie i potem kontynuować z angielski kurs podstawowy. Jeżeli chodzi o cenę, to cena jest dosyć przystępna. 35,90 tutaj na okładce pokazuje nam angielski nie gryzie, natomiast 39,90 ten z programem komputerowym angielski kurs podstawowy dla zabieganych. Wydaje mi się, że ceny są przystępne, ceny są takie dosyć normalne, jeżeli chodzi o podręczniki do nauki angielskiego. Naprawdę są ładnie wydane, są przejrzyste, tutaj nie ma jakichś takich problemów, że coś jest ciężko znaleźć. Te rozdziały są ułożone w taki sam sposób, dokładnie według tego samego schematu, więc też ułatwia to zdecydowanie korzystanie z obu tych kursów. Czystym sumieniem polecam. Ode mnie to wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!